Cześć, witamy Was w kolejnej części poświęconej nauce programowania, nauce smart kontraktów na protokole blockchain. Jest to już czwarta część, jesteśmy tutaj we dwóch. Oczywiście, jeśli jakieś kwestie poruszone podczas tego materiału są dla Was, dla Ciebie, drogi widzu, niejasne, to proszę o taką informację w komentarzach. Będę starał się wszystko w miarę swoich możliwości wyjaśniać. Może krótko podsumowując, czym tak naprawdę tutaj się zajmujemy. Tworzymy fabrykę zombie, uczymy się programowania w języku Solidity, znanym z protokołu Ethereum. Do tej pory nauczyliśmy się, że każdy obiekt w programie jest odwzorowany za pomocą cyfr. Nauczyliśmy się, co to jest smart contract. I nauczyliśmy się, że w programie występują zmienne, które określają, do których przypisujemy różne wartości liczbowe czy też znakowe. Dzisiaj zajmiemy się operacjami matematycznymi. Będą to podstawowe operacje, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, czy też dzielenie modulo i potęgowanie. Także pamiętajmy, że są to podstawowe operacje matematyczne. Są one niezwykle potrzebne w każdym języku programowania, chociażby z tego względu, że wszelkie operacje, wszelkie obiekty, wszelkie byty w programie czy w smart kontrakcie są zapisane za pomocą cyfr. Także tak naprawdę to, co te obiekty mają robić, muszą również odzwierciedlać operacje matematyczne. Co to jest ten... To, co ty powiedziałeś na początku. Czyli te operacje, tak? To mamy dodawanie. To wiesz, co to jest dodawanie, tak? No wiem, bo tylko, to ćwiczymy. Dobrze, odejmowanie. Dobra. Odejmowanie też wiesz, co to jest, tak? No. Dobra, to idziemy po kolei. Mnożenie. Nie. Mnożenie. No właśnie, bo mnożenie jest. Mnożenia uczą się dzieci w starszych klasach, natomiast mnożenie jest to skrócony zapis dodawania. Czyli jeśli chcemy na przykład dodać do siebie 3 dwójki, czyli 2 plus 2 plus 2, to możemy to zapisać jako 3 razy 2. I wynik będzie taki sam, tak? Dobra, ale co ty na początku powiedziałeś? Trochę dalej. Jeszcze dalej. To dalej mamy dzielenie. Nie to. Dzielenie modulo jeszcze jest. Tutaj może wyjaśnię, bo nie wszyscy mogą rozumieć pojęcie dzielenie modulo. Dzielenie modulo jest to również bardzo popularna operacja w świecie programowania, w świecie smart kontraktów. Różni się tym od dzielenia, że tak naprawdę zwraca nam resztę z tego dzielenia. Tutaj na stronie jest taki przykład: 13 modulo 5 jest równe 3. Z tego względu, że piątka mieści się w 13 dwa razy i zostaje nam to 3 jako reszta i to jest właśnie wynikiem tego dzielenia modulo. I jeszcze wspominałem, może o to Ci chodzi, wspominałem o potęgowaniu. O tak, to, tak. Chciałem się zapytać, co to jest to potęgowanie. Właśnie, a potęgowanie, skoro mnożenie to jest skrócony zapis dodawania, to potęgowanie to jest taki skrócony zapis mnożenia. I potęgowanie jest tak fajnie zapisywane, bo jest na przykład 2 do potęgi drugiej, zapiszemy jako 2, i nad dwójką napiszemy taką drugą małą dwójeczkę i to będzie 2 do potęgi drugiej. I z tego co widzę tutaj w tej lekcji właśnie zajmiemy się potęgowaniem. Także musimy zadeklarować następną zmienną w programie. To może Adaś ty napiszesz. Proszę tutaj. Tak jak to jest napisane UINT, czyli typ zmiennej. Zobacz tutaj, że już nam podpowiada, także pewnie jak teraz naciśniesz tab, to od razu będzie to uzupełnione. O, i tutaj też taka wskazówka dla wszystkich, że w środowisku programistycznym jest dużo tego typu ułatwień, także jak cokolwiek tylko zaczniemy pisać i wiemy, co chcemy napisać, to możemy skorzystać z podpowiedzi, tak? Dobrze, i teraz napisz proszę DNA. Gdzie to jest? Tutaj, literka D, N. DNA, tak, i teraz może ja napiszę z wielkiej litery modulus,
modulus, tak zgodnie z instrukcją. I mamy taką zmienną, która będzie przechowywała właśnie resztę zdzielenia. Resztę zdzielenia, czy tu jest napisane... Tutaj będziemy właśnie wykorzystywać potęgowanie. Potęgowanie w SolidD jest zapisywane jako takie dwie gwiazdki. I tutaj mamy podnieść do potęgi 10, czyli 10 do potęgi. Tutaj wykorzystamy tą notację, która jest w języku SolidD, czyli dwie gwiazdki. I mamy podnieść do wartości tej zmiennej. Czyli tą zmienną sobie kopiujemy, wklejamy tu. I każda linijka w tym programie kończy się jakim znakiem? Co tutaj mamy za znak? Taka kropka z przecinkiem, tak? Tak. To jest średnik. Czyli jak się pisze MP, to tam jest taki właśnie przecinek. Tak. MP. To jest takie w logo tego sklepu. Dobrze, także tutaj mamy to już napisane. Czy tutaj jeszcze jakieś pytania może ci się nasuwają podczas tego, co robimy? Dodawanie znasz ze swoich lekcji, tak? No. Tutaj masz na kartce sobie zapisałeś. Może też pokażemy. Tutaj jest kartka dodawania, gdzie uczyliśmy się. Taka, tylko że inna. Tak, taka ładna. I teraz, dobrze. I teraz to, co tutaj się uczyliśmy na kartce. Zapisywaliśmy trochę w postaci programu i następnie zgodnie z naszym celem, czyli z tym, że chcemy utworzyć fabrykę zombie, wykorzystaliśmy i poznaliśmy nowe działania matematyczne, takie jak przypomnę jeszcze raz, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie to znamy, poznaliśmy dzielenie modulo i potęgowanie, tak? Tak. Potęgowanie to jest taki skrócony zapis mnożenia, tak to można ująć. Mam nadzieję, że to jest dosyć jasne i dobrze to określiłem. Dobra, to teraz proszę, sprawdzimy check answer. Może tutaj kliknij, zobaczymy, czy wszystko jest ok, czy coś trzeba będzie poprawiać. Czekaj, tutaj. To może ja tutaj mocniej nacisnę. O, czyli mamy informację o poprawności tego, co zaimplementowaliśmy. Zaimplementowaliśmy prostą operację potęgowania w języku SolidD. Okazuje się, że będzie nam to przydatne w kolejnej części. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to myślę, że to już wszystko. Oczywiście zapraszamy do śledzenia całej serii, do zadawania pytań w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo. Cześć.